Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Graminatora. Dzisiaj wyjątkowo dołączyła do mnie Anna Haftka, która jest fryzjerką z zawodu. Rzucimy okiem na produkcję, w której zarządzamy własnym salonem fryzjerskim, Sally's Salon. I zobaczymy właściwie, na ile w niej prawdy. Najpierw jednak wypadałoby powiedzieć kilka słów o grze. Sally's Salon to produkcja z gatunku Time Management stworzona przez Game Cafe Inc., w której zarządzamy własnym salonem fryzjerskim. Gracze wcielają się w Sally, fryzjerkę, która świeżo po studiach zakłada swój własny salon. Obrała sobie ona jednak większy cel, ponieważ chce stworzyć markę, zaczynając od jej rodzinnego miasta aż po Hollywood. Rozgrywka polega na jak najszybszym obsługiwaniu klientów w taki sposób, aby wyszli z salonu zadowoleni. Sally może jednak zająć się tylko jednym z nich w danym czasie, dlatego musimy zastanowić się, który z klientów powinien być naszym priorytetem. Aby z powodzeniem ukończyć poziom, musimy wypracować odpowiednią ilość targu. Na początku kolejnego dnia możemy ulepszyć już posiadane stacje lub kupić całkiem nowe, a nawet zainwestować w ulepszony uniform, dzięki któremu Sally będzie poruszać się po salonie szybciej. Im wyżej się pniemy, tym bardziej wymagający klienci przyjdą do naszego salonu. Od starszych pań do bankrokowców. Każdy ma inny poziom cierpliwości, reprezentowany poprzez serduszka. Im szybciej i dokładniej dbamy o klienta, tym większy napiwek od niego dostaniemy. Jeśli serca spadną do zera, zniecierpliwiona osoba opuści salon. Oczywiście, jeśli jesteśmy zajęci innymi klientami, możemy używać gazet, kawy i świeczek zapachowych, aby przytrzymać zainteresowanych chwilę dłużej. Sally jako fryzjerka zajmuje się myciem, suszeniem, ścinaniem i malowaniem włosów, ale wraz z nowymi lokacjami pojawiają się dodatkowe zadania, których musimy się podjąć. Sally's Salon na graczy czeka 50 poziomów, osadzonych chociażby w galerii handlowej, na plaży czy w kurorcie narciarskim. Całość opatrzona jest kolorową grafiką i upbeatową ścieżką dźwiękową. Sally's Salon ukazało się 25 lipca 2007 roku na komputerach osobistych, iOSie, Androidzie i Nintendo DS. Aniu, pora, żeby się rozwiała nasze wątpliwości co do właśnie tej profesji. Zobaczymy, jak ma się fikcja do rzeczywistości. Zacznijmy od tego, że bohaterka na samym początku gry zdobywa dyplom i od razu otwiera salon. Czy takie otwarcie salonu fryzjerskiego zaraz po ukończeniu szkoły jest możliwe i jak to właściwie dokładnie działa? Po ukończeniu szkoły oczywiście, że jest to możliwe. Zresztą jak i absolwent ukończenia szkoły, także nawet osoba, która nie ma z tym w ogóle doświadczenia, nie wie, jak to w ogóle wygląda. Każda osoba może otworzyć własną działalność, tak jak na przykład salon fryzjerski. A to nie jest tak, że na przykład trzeba przepracować gdzieś w jakimś innym salonie, załóżmy jakiś określony czas, zanim możemy w ogóle otworzyć Niekoniecznie. Salon? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Tutaj jest właśnie jest zrobione tak, że możesz założyć własną działalność, kiedy chcesz i możesz ją zamknąć, kiedy chcesz. Na tej zasadzie. No nie wydaje się póki co skomplikowane, ale zobaczymy, co dalej. Główna bohaterka właściwie za cel obrała sobie utworzenie salonów, zaczynając od jej rodzinnego miasteczka, aż po Hollywood. No i załóżmy, że osoba świeżo po szkole jest w stanie otworzyć kilka salonów w różnych miastach. Czy jest to osiągalne poza grą wideo? Jejku, ja jeszcze tego nie próbowałam, ale bez takiego dokładnego doświadczenia, jak ona dopiero zaczyna, załóżmy tak samo jak ja, zaczynam, tu trzeba mieć naprawdę spore doświadczenie, jednak trzeba mieć też coś swojego, żeby po prostu wyłożyć, czy jakieś dofinansowanie, czy jakieś swoje oszczędności, żeby było można otworzyć w kilku miejscach biznes, żeby po prostu się rozkręcał na wysoką skalę. Myślę, że jest to możliwe, chociaż dla mnie by to było ciężko, żeby tak od razu więcej tych salonów otworzyć. Zobaczmy w takim razie, jakie dalej mamy interesujące mity na temat fryzjerstwa. W grze, aby zwiększyć cierpliwość naszych klientów, musimy używać specjalnych świeczek. Czy prawdziwe salony fryzjerskie również mają takie magiczne świeczki, które właśnie trzymają klientów na miejscu? A nawet jeśli nie, to jak się zachować przy takim zniecierpliwionym kliencie? No my raczej takich świeczek nie mamy. A szkoda. No niestety, ale żeby zatrzymać klienta, no na pewno trzeba do tego klienta jakoś podejść, czyli na przykład rozmawiać, cały czas na pewno mieć kontakt z tym klientem, podchodzić z grzecznością, słuchać, o czym rozmawia, o czym mówi, żeby potem na przyszłość cokolwiek zaproponować, żeby po prostu był zadowolony po prostu z naszej pracy, z tego, czy mu się podoba fryzura, czy się nie podoba. Aha, a zdarzyły się jakieś takie przypadki, gdzie faktycznie klientowi nie podobała się fryzura, czy może wyszedł z salonu, tak jak właśnie jest to widoczne w tym symulatorze Sally's Salon, czy pojawiają się takie przypadki?
są tacy klienci bardzo wymagający, naprawdę. No na przykład u mnie się zdarzyło, ale to tak rzadko, nie powiem. Ale zwłaszcza bardziej to, że za długo musi czekać. Za długo musi czekać na swoją kolej. A jak bardzo wymagający są? Bo wspomniałaś, że właśnie są wymagający. Ale są. W jakim zakresie? Co znaczy, że są wymagający? No, na przykład w stylizacji włosu, fryzury, strzyżenia. Bo no wiadomo, każdy ma swój jakiś tam typ fryzury. Aha. I sobie już tam wyobraża, żeby chciał wyglądać tak czy tak, albo przychodzą od razu z gotowym zdjęciem i żeby wyglądać tak samo. Właśnie, bo to jest też ciekawa rzecz, jako że w tej grze wideo mamy coś takiego, że są od razu wyznaczone fryzury, które Sally może wykonać. I teraz pytanie, jak często zdarza się to, że przychodzą właśnie z własnymi zdjęciami klienci? Bardzo często to się zdarza. Przychodzą, pokazują zdjęcie i chcą wyglądać, mieć taką fryzurę jak na zdjęciu. Tylko że to jest tak, że fryzura jest stylizowana ogólnie do reklamy i do zdjęć. Każdy ma swój rodzaj włosa. Nie każdy włos może się układać tak samo jak na zdjęciu. W pewnym punkcie gry, w salonie Sally, mamy dodatkowych pracowników. Jeden myje głowy, drugi je suszy, a trzeci robi kawę. Czy w normalnych salonach jest to potrzebne, czy jest to jednak drobna przesada? Pracownicy są potrzebni, to na pewno. Ale z takim tym, żeby każdy robił coś, to trochę drobna przesada. A nawiązując jeszcze przez chwilę do kawy, czy właściwie jest ona często spotykana w salonach fryzjerskich, albo nie, inaczej, czy jest ona w ogóle dopuszczalna? Czy nie kłóci się przypadkiem z jakimiś zasadami BHP? Czy możemy robić taką kawę klientom, czy niekoniecznie? Oczywiście, że możemy. Jest bardzo często spotykana i wiadomo, klient na przykład nie pije herbaty, tylko załóżmy, prosi o kawę. Także robimy kawę, nic żadnego tutaj z BHP, nic się z tym nie wiąże. I to nie jest tak, że... Nie ma żadnego problemu. I to nie jest tak, że klienci chcą tylko i wyłącznie pić kawę? Chcą nie. Również herbaty i wody i inne tego typu rzeczy? Tak. Czyli kawa to jest jeden wielki przesadzony stereotyp. Tak. Co jeszcze? Na początku każdego kolejnego dnia w grze mamy możliwość ulepszenia swojego sprzętu. No i możemy kupić m.in. nowe myjnie fryzjerskie za pomocą właściwie jednego kliknięcia. Jak taki upgrade wygląda w prawdziwych salonach? Co się wtedy dzieje? Czy często to się zdarza? Nie, to się tak nie zdarza często. Najpierw by trzeba było mieć pieniądze, żeby ten sprzęt kupić, bo to nie jest taki tani sprzęt, jaki by się chciało. Mhm. Bo sprzęt taki naprawdę profesjonalny, typu czy jakieś narzędzia, czy jakieś właśnie myjki, to kosztuje. Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że pokazujecie, ej, chcę, żeby to było ulepszone i nagle dokręcacie do tego jakieś super fajne, magiczne, nowe części nie, no i właśnie, to się zmienia w super nową myjkę. Właśnie, niestety tak się, u nas łatwo tak nie ma. A co się dzieje w takim razie z takim starym sprzętem? Czy on jest później sprzedawany dalej, czy on ląduje w jakimś specjalnym miejscu, gdzie się zajmują takim sprzętem? Czy to jest różnie, bo jeśli jest w dobrym stanie jeszcze, żeby można go jeszcze kilka razy użyć, to można go odsprzedać. A jak nie, no to już po prostu idzie na śmietnik. Części zamienne wchodzą w grę, czy niekoniecznie? Mogą, a nie muszą. A coś w tym jest. Co mamy jeszcze tutaj takiego ciekawego? Kolejny mit jest taki, że Sally, właściwie nawet sama, do zamknięcia salonu fryzjerskiego może obsłużyć nawet 30 klientów. W takim razie ilu klientów dziennie jest tak przeciętnie przyjmowane w salonie fryzjerskim? Ale jako jedna osoba to przyjmuje, czy parę osób? Jako jedna. Jako jedna, 30 osób to jest za dużo na jedną osobę, żeby przyjąć w ciągu od otwarcia do zamknięcia tylu klientów. Wiadomo, każdy klient zapisuje się, przychodzi czy na strzyżenia, czy na koloryzację, czy jakieś upięcia, to jednak zajmuje trochę czasu. Także tutaj nie ma takiej możliwości, żeby przyjąć w ciągu jednego dnia od otwarcia do zamknięcia 30 osób. Minimalnie do 20, do 15, 10 osób. I właśnie, klienci w sali salon przychodzą do salonu bez umawiania się. Czy to się właśnie często zdarza? Czy jest to często praktykowane przez klientów salonów, czy niekoniecznie? Czy wszyscy wolą się bardziej umówić przez telefon? Z tym jest różnie. Zazwyczaj większość się zapisuje, jest na zapisy, bo jednak klienci niektórzy wolą się zapisać, przyjść na swoją umówioną godzinę i na umówiony dzień. Ale są tacy klienci, co potrafią po prostu wejść z ulicy i tak od razu sobie siąść.
A jeśli załóżmy na to tak wejdą z ulicy, to czy mogą powiedzieć tak jak w naszej grze: o, poproszę o ścięcie włosów, jednocześnie malowanie ich na kolor fioletowy i fajnie by było, jakby też pani przy okazji mi wysuszyła te włosy. Czy tak możemy też zrobić, jeśli ktoś wejdzie, mówiąc kolokwialnie, z partyzanta do naszego salonu, czy jest to jednak jedna wielka bajka? Zdarzają się takie przypadki. Już miałam taki jeden przypadek. Często czy raczej rzadziej? Rzadko. Rzadko. Zazwyczaj wchodząc pytają się, czy jest fryzjer też męski, czy damski. Mhm. I czy mogą wejść i się ostrzyć od razu z ulicy. Na tej zasadzie. W takim razie może przejdziemy do pytań trochę innej kwestii. Mianowicie, co ciebie zainspirowało do zostania fryzjerką? Dlaczego ścigałaś akurat tą ścieżkę kariery? Szczerze? No. Tak naprawdę to nie była moja ścieżka kariery jako fryzjer. Chciałam bardziej na przykład kucharza albo cukiernika, ale no niestety poszłam na tego fryzjera do szkoły, no i no, spodobało mi się, jednak widziałam, że sobie dam radę, że sobie poradzę, że widzę, że jednak mam ten fach w ręku, że sobie dam radę. No i tak do tej pory skończyłam szkołę, zdałam egzaminy, mam czeladnika, także z tego swojego zawodu jestem zadowolona i cieszę się, że jestem w tym zawodzie i że mogę dalej się kształcić. To nie jest tak, że coś cię tak zainspirowało, tak? Jakaś totalnie losowa rzecz, albo jakiś film, który oglądasz, albo jakąś grę, w którą grałaś, tak jak jest tutaj w naszym przypadku? Nie. Czyli nie było żadnych gier fryzjerskich, żadnych ubieranek po drodze na internecie, nie? Nie, nic z tych rzeczy. To wszystko w tym odcinku Graminatora. Mam nadzieję, że Anna Haftka rozwiała wam wszystkie wasze wątpliwości dotyczące pracy w salonie fryzjerskim, nie tylko w grach wideo takich jak Sally's Salon. No i przypominam, że możecie zaproponować jakąś grę do programu, wystarczy podać jej tytuł, a my zajmiemy się resztą. Zachęcam do wysyłania ich na adres e-mail widoczny na ekranie lub na nasz facebookowy profil. Moim gościem była Anna Haftka. Żegna się z wami Piotr Bunkowski. Do zobaczenia. Mamy to, cięcie! A teraz nożyczki i tniemy piątkę. No tak!